Jest sobota, 3:30 rano. Jakby ktoś zadał mi pytanie, czy ja aby na pewno jestem normalny, to odpowiedź brzmi, że oczywiście tak. Ale proszę nikomu nie mówić, że ja właśnie ruszam po raz szósty na derby z Pakenburga. Trzecioligowe derby Holand. Stary dziad, a dopiero szósty raz tam jadę. Proszę nikomu nie mówić. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS Hufdu w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Generalnie to mi się wydawało, że będę jechał sam, ale na hasło turystyka aktywna. No hasło turystyka aktywna jednak zadziałało. Są chętni. A wyjazd będzie z kategorii tych spokojnych, bo to przecież poważny podróżnik, poważny redaktor. No nie wiem. Co nie wiesz? No nie wiem, czy to był dobry pomysł. Także ten. No już, Eindhoven. Ojku, jeszcze ta cipuszka od grzybów. Co, pan tu grzybów przyjechał szukać? Zgubiłem się. W Polsce już wszystkie wygrzebał. No i jesteśmy w Amersforcie. No ja pierdzielę, jeszcze ten. Hello. Hello kurwa. Nice form, mate. Dobra, jeszcze tylko pół godziny autobusem. No i dotarliśmy! Jesteśmy w Spakenburgu. A tak generalnie to ja planowałem nagle coś merytorycznego o tych derbach wreszcie. Na razie to mi się w ogóle nie chce już nagrywać. Ale jak zaprosiłeś redaktora, to może on coś merytorycznego powiedzieć? Daj te małe łóżka, to natrzymy. Ale coś mówiłeś, że czytałeś o tych derbach. Doczytałem, ale to tyle się doczytałem, że... Nic się nie doczytałem. W każdym razie jestem w Spakenburgu po raz szósty. Złośliwi pewnie powiedzą, że przyjechałem po raz szósty, bo... 5 wcześniejszych wizyt nie pamiętam. A pamiętasz? Tę zapamiętam, przynajmniej taki jest plan. A do meczu generalnie jeszcze tylko 1,5 godziny. What are you buying here? Kibbeling. Kibbeling! Kolega zamówił tradycyjną holenderską przekąskę pod tytułem kibbeling, czyli żarcie z kibla. It's from the kibel? Yeah, something like that. Kibbeling wygląda tak. Is that a shit or fish? Fish. Fish. Kurna, spotkaliśmy kogoś z Polski. Się dziwi, że my na derby przyjechaliśmy jakieś? No w ogóle się nie dziwię, nie? W końcu derby. No jakie to są derby? Ty nie wiesz, co to za derby są. No nie wiem. Ja szósty raz przyjechałem z Polski. Gdzie do Spakenburga. Tutaj? Tak, szósty tak? Raz tu jestem. A ty tu mieszkasz teraz, no, tak? Tu. I no. Nie wiesz, co to za derby są. No, kurde. Ja to chciałem udowodnić nawet. Powinno się, że normalny jestem. No to wychodzi na to, że ja jestem nienormalny chyba. What's here? It's a ice cream shop. Del Piero. Salon lodowy Del Piero. And they sell women clothes and ice cream. But there's no ice cream. Nie no są. No gdzie no? It's ice cream store. No. Nie no są lody, no ale nie ma lodu. I co? In the summer ice cream, in the winter women clothes. Ile do meczu jest? Godzina niecała chyba, nie? Ostatnie 5 spotkań derbowych zakończyło się wynikiem remisowym. Na przykład kolega był 3 razy już na tych derbach i 3 razy był remis. Więc dlaczego tu przyjechaliśmy? Żeby w końcu zobaczyć zwycięstwo. Bo wtedy to podobno się dzieje na mieście. No. Zaraz zaczyna się mecz, a dla mnie to chyba koniec nagrywania, bo zapomniałem baterii z hotelu. Kartofliskowa telewizja zawsze przygotowana jest profesjonalnie do każdych zajęć. No i jesteśmy! Hans, are you excited as fuck? Yes. You are? Yes. Can't you see? Tu jest wejście na Stadion Niebieskich, a Stadion Czerwonych jest... O! O tam o! Hans jest tu. Hans is on fire. Your defense is terrified. Robiło 0-1! Widzieliście gola? Tak! To była samobójcza czy nie? Ty widziałeś czy nie? No nie, przyjechałem goli oglądać, kurwa. Zmieniłem, po co tu przyjechałem. I do przerwy 0-1. A tu po meczu będzie stypa, jeśli utrzyma się wynik. I pojawiła się koncepcja, żeby na drugą połowę pójść do sektora gości. Na drugą połowę idziemy do sektora gości.
możemy iść. Prawie to wszystko widać. O panie, proszę mówić, gdzie jest piłka, bo coś widzisz. Na 20, na 30 metrze, aut. Wejdź na ten kosz. Ty się zesra. I mów, co się dzieje. No. Nie widzę. Niebieski podał. Niebieski przy piłce. Czwarte podanie. Pięknie podał. To już szóste podanie. Jak kurwa po czwartym nastąpiło szóste? Nie interesuj się. Mewa. Mewa. Mewa poleciała. Druga mewa. Tak. Czy jest trzecia mewa? Nie ma trzeciej mewy. Pierdziele, 1-1 się zrobiło. Ustawione, to jest twój. Ja chcę do domu. Niech ktoś strzeli, no. Panie, zrób coś, żeby ktoś strzelił gola. Dajecie w chuj! 1-1 What a surprise, yes! What a surprise! No nie wierzę, że to nie jest ustawione, no. Generalnie są imprezy po tych meczach tutaj, no. Jak jest remis, to w ogóle nie będzie fanu, no nikt się nie będzie bawił. Lepszy remis niż dupę penis. Zrobię, kurwa. U niebieskich nic się nie dzieje, to idziemy teraz zobaczyć, co słychać u czerwonych. Ciekawe, kto pierwszy ruszy w tany. Jest tu jakiś specjalista od pierwszego tańca? O, może pan kierownik? Ciekawe, jaka teraz będzie przebitka. Na co? To kawał tancerza jest, no. Kawał, no. A co tu mamy? Tu mamy najlepsze burrito w mieście. One burrito, please. Niedziela, tak? Niedziela, 6 rano, 6:30. Ja ni chuja tego meczu nie pamiętam. Co dopiero, co było po. Ja pierdzielę. Dobra, panowie, trudne zadanie. Kto co pamięta? Tradycyjnie kazałeś nam wypierdalać. Tak. To ja dziękuję za. To ja już nie chcę więcej słuchać. Chodźcie, kurde, na imprezę. No chodźcie, kurde. No kurde, jak to zajebiście jest, kurde. Chodźcie, kurde. Nie, rzeźnik, daj spokój. Ten. Dobra, pierdolisz, kurwa. Ale było miło. Dobrze ja, wiedzieć. Ja chcę jeszcze raz. Ja chcę jeszcze raz. Nie, no ja żadnego filmiku nawet nie mam z wczoraj. Nic nie nagrywałem. Do miasta będziemy. Chyba. Do miasta. Nic nie pamiętam. Baterie mi padły. Generalnie padły mi wczoraj wszystkie baterie. Najważniejsze, czy ta jedna na samym końcu jakoś podładowała. No to jeszcze tylko szybkie zwiedzanie Amersfortu. Kurwa, miałem nie pić dzisiaj. Ja też. Coś poszło nie tak. A na zakończenie tej wspaniałej wycieczki jeszcze sobie pooglądamy coś, co to pięknie podsumuje cały wyjazd. Pomnik! Pomnik pana kierownika. Nawet łeb ma tak wielki jak on. O! To. To jest najładniejszy pomnik, jaki w życiu widziałem. Ale to wcześniej było gówno jeszcze. Ej, no ktoś zakosił chyba gówno temu pomniku. Bo już kiedyś tu byliśmy i ja naprawdę było gówno. Ja nie no, sprawdziłem, mam zdjęcie z poprzedniej wizyty i rzeczywiście ktoś zakosił temu pomniku gówno. Ale czasy, nie? Kryzys gospodarczy. A może było z brązu, nomen omen. Gówno z brązu. Wiesz, jakbyś mogło dobrze sprzedać? Nie będzie happy endu, panowie. Gówno zakosili. Naprawdę? Naprawdę, nie ma klocka. LVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. A to samo może zrobić na przykład kupując koszulki zespołu RKS w dół w sklepie kapitanbomba.pl, wpisując hasło Kartofliska. Na to hasło 10% zniżki na cały asortyment kapitanbomba.pl. Fajne chłopaki muzykalne, podrywane przez dziewczyny fajne. Się rozpoznać z dobrej strony, całkiem nieźle się prezentujący, od pierwszego razu lubiani, nie gorący się na żadne tabu, lubisz nas.